zostaliśmy skazani tylko i wyłącznie z artykułu 46 punkt 1, no nie? Czyli za organizowanie kierowania akcją strajkową. Oczywiście prokurator śpiewał sobie w ogóle takie żądania miał, że za organizowanie strajku chciał 5 lat, za rozpowszechnienie informacji chciał 4 lata. W sumie po złączeniu tych dwóch przestępstw chciał 7 lat, no nie? 5 lat pozbawienia praw publicznych. No takie jak się słuchało jego, to włos stawał dęba na głowie, no 7 lat, no 9 lat, no bo to 5 lat tego, 4 lata tego, 9 lat, kurczę blada, ile to będzie? To człowiek przeliczał, kiedy wyjdzie na wolność. Ale złączka, no to co to jest złączka, bo to człowiek nie wiedział o tym, no nie, no to złączyli dwa paragrafy. A no to 5, 7, 5, no kurczę blada, no dobra, no przeżyjemy, no zobaczymy, niech się dzieje wola nieba. No ale się okazało, że sąd dał tylko i wyłącznie 3,5 roku. To znaczy 3 lata to by było wiadomo, że dostaniemy minimum, ponieważ to był tryb doraźny. Tryb doraźny charakteryzował się tym, że łapało się za klamkę już w sądzie, już się 3 lata miało. Nie? A te pół roku to tak było profilaktycznie za to, że sędzia też nie mógł być aż taki bardzo łaskawy, nie? Bardzo dobry. Dlatego z tym wyrokiem wylądowaliśmy w areszcie. Z aresztu nas przerzucono do zakładu karnego w Raciborzu. Tam udało nam się być w całej trójce wspólnie w jednej celi. Jeszcze z jednym chłopakiem, to była czteroosobowa cela. Tak ja wiem, 2x2, 3x3 do góry. Także klitka taka, 4 osoby. Jak dwóch siedziało na taborecie, to dwóch musiało po te 2 kroki, 3 kroki robić w miejscu, żeby było miejsca, nie? Z takim chłopakiem z Piekar Śląskich, nie pamiętam już jego nazwiska. Tak, żeśmy siedzieli w Raciborzu, no tam były organizowane różne akcje i strajkowe, i różnego rodzaju protestacyjne, ponieważ już tam byliśmy wśród swoich, czyli ten pawilon, w którym żeśmy siedzieli, był pawilonem tak zwanych więźniów politycznych. Tam już żeśmy nie mieli do czynienia z więźniami pospolitymi, jedynie tylko byliśmy obsługiwani w dostarczaniu posiłków, a tak to żeśmy już siedzieli sami swoi, czyli wśród swoich. No to już były przeprowadzane różne akcje, różne protestacyjne, różne spotkania. Nie wychodziliśmy półgodzinny, potem strajkiem głodowym walczyliśmy godzinne spacery, paczki raz w miesiącu, widzenia raz w miesiącu, 60 minut. Horror, jeszcze raz horror, ale przeżyło się. Po Raciborzu, czyli tam od lutego, w czerwcu przerzucili nas do zaczęli nas rozwozić po zakładach karnych i nas, mnie i Leona Wardę, przerzucili do zakładu karnego we Wrocławiu na Klęczkowskiej, a Piotrka Szeję wwieźli do Strzelc Opolskich. Tam żeśmy byli prawie rok czasu, przynajmniej ja, bo już w tym czasie były różnego rodzaju akcje i protestacyjne i były, już się zaczęły lekkie odwilże, mianowicie przepustki się zaczęły. Zaczęły się przerwy w odbywaniu kar. No mnóstwo takich rzeczy, gdzie widać było, że no, nie idzie to w kierunku przykręcania śruby, tylko jednak powolutku popuszczania. We Wrocławiu, gdzie ponieważ no, nie wiedzieliśmy o tym, jak się to wszystko skończy, wymyśliliśmy z żoną, jeszcze ówcześnie kandydatką na żonę, że zawrzemy związek małżeński w więzieniu. Licząc na to, że dostaniemy, krótko mówiąc, perfidne działanie, nie wiadomo jak się skończy, że dostaniemy przepustkę, że ja dostanę przepustkę na ślub, że będę w domu. Ten termin żeśmy tak wybrali, żeby się zbiegał z jakimiś tam okresami, jakie następują u kobiet. W związku z tym liczę na to, że może efektem tego i małżeństwa, jednocześnie potem też, że będzie jakieś dziecko, może przerwa, że no, nie będziemy siedzieć te 3,5 roku w więzieniu, że
było coś takiego w dawnych przepisach, że żywiciel jeden rodziny czy tego miał prawo mieć zastosowaną przerwę w karierze. No takie człowiekowi, jak się to dzisiaj patrzy, głupie myśli chodziło, no ale różne. Zawarliśmy związek małżeński w więzieniu, dostałem zgodę, dostałem 5 dni przepustki. Nawiasem mówiąc, wcześniej jeszcze napisałem o przepustkę ze względu na zły stan zdrowia mamy. Dostałem tą przepustkę w styczniu. W lutym potem dostałem tą drugą na zawarcie związku małżeńskiego. A potem jeszcze napisałem o przepustkę, tak, bo każdy pisał. I dostałem jeszcze w kwietniu trzeci raz przepustkę, 5 dni. Się okazuje, że wróciłem z przepustki 30 kwietnia, a 3 maja przyszedł akt łaski. Woła mnie naczelnik. Mówi, to za daleko zabiegłem, ponieważ jeszcze wcześniej jestem ślub we Wrocławiu. We Wrocławiu oczywiście następuje takie trochę już zluźnienie, nazwijmy to dyscypliny, nie jest już tak rygorystyczne jak wcześniej, aczkolwiek po wydarzeniach, jakie miały miejsce we Wrocławiu z okazji rocznicy sierpnia, gdzie helikoptery, strzały, bójki, normalna wojna na zewnątrz, koło więzienia, a my nie możemy nic zrobić, siedzimy w tych celach. Poza tym, że możemy tylko wyjść do blind, czyli do okien i walić tymi miskami w kraty, żeby hałasu narobić, no nie, to wszyscy. W efekcie czego następuje z drugiej strony reperkusja, a mianowicie wprowadzone zostają tak zwane atandy, czyli tak zwane ZOMO więzienne. I nas wyciągają w majtkach tylko z cel, ręce na ścianę, pod ścianę, szeroko rozstawione, po drugiej stronie sztab w maskach, przy ubicach, z psami, owczarkami takimi, pokaż siły. No i teraz będziecie mieć, a na drugiej stronie strzały słychać, helikoptery latają, karetki wyją, syreny, no przecież to było coś strasznego. To tak działo na przykład, że człowiekowi tak nogi latały, uginały się. Z jednej strony ze strachu, a z drugiej strony bezsilności, bo nie można było nic zrobić. Nie? Bo wyszło nas 7 z celi i stało pod tej ścianę, no i co? No? A po drugiej stronie stoi tak 50, jak sznur, zamówców i służby więziennej. No i pokaziły. Oczywiście przeszukanie celi i tak dalej, to wszystko. I tak każda cela po celi. Nie? No to było duże. Tu powiem szczerze, że jak wspominam, to był jeden z najgorszych tych elementów strachu i obawy, no to teraz będą strzelać, nie? To była taka obawa. No i tak, po wydarzeniach, które miały miejsce wtem, zaczęto nas znowu przerzucać do innych zakładów karnych, ponieważ w zakładach karnych zakłady mają to do siebie, że więzień nie może zbyt długo przebywać w jednym miejscu, bo następują więzi między klawiszami a więźniami. I w związku z tym następują przerzuty. No, a tu tym bardziej z naszej strony następowały więzienie, bo po drugiej stronie byli klawisze zwykli, prości ludzie, chłopaki. A tutaj nie dość, że przekrój ludzi od robotnika po profesorów, naukowców, doktorów i tego typu rzeczy, żołnierzy. No to taki klawisz, no biedny stał, no i jak mu profesor coś tam mówi, no to za mną po sobie i już. W związku z tym nawiązywały się te nici. No oczywiście nawiązywały się różnego rodzaju przerzuty materiałów, informacje z zewnątrz docierały przez tych klawiszy i w drugą stronę zresztą też przez księży, msze były odprawiane, wizytacje biskupów. No to zaczynało już takie przybierać formy, że no siedzimy, no bo musimy siedzieć. Ktoś tam na górze podejmie decyzję, kiedy nas będzie trzeba wypuszczać. Ale w międzyczasie przerzucono nas znowu nas porozbijano. Część dostało przerwy w odbywaniu kary, część przerzucono do innych zakładów. I mnie przerzucono z Wrocławia do Strzelina. I tam w pobliżu Kamieniołomów
Był taki zakład, no, w zasadzie pół zakład, no, nie, bo to był dla normalnych więźniów, to był zakład dla pracujących, a dla nas no, już polepszone warunki. My oczywiście, jakbyśmy się dowiedzieli, że strzelina, aha, kamieniołomy, no to teraz nasze żądaliśmy cały czas pracy. Dla nas nie wolno było nam pracować, nie wolno było nam się kontaktować, kompletnie nie. A myśmy żądali nauki, pracy, to wszystko to, co przysługiwało nam, nie wolno. Aha, no to jak strzeliliście pracę, to teraz będziecie w kamieniołomach pracować, trudno. Takie hasło poszło, no ale tu odpukać to było bardziej już wolnościowe, cele już nam zaczęli otwierać po cichu, czyli mogliśmy się bezpośrednio kontaktować, bo tak to nie było możliwości takiej. No i tam właśnie dostałem przepustkę w tym kwietniu, taką ad hoc napisaną prośbę wcześniej. 30 kwietnia chyba wyszedłem na tą przepustkę, wróciłem z przepustki, a 3 maja poprosił mnie naczelnik, że zgodnie z aktem łaski zostaję zwolniony z dalszej odbywania, warunkowo dalszej odbywania kary. Oczywiście poprzedzone to było rozmową ze Zbekiem, który żądał, żebym mu coś tam podpisał, jakiś świstek, że będę lojalny, że będę tam i tak bla 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 wspierał, nie będę przestępstw popełniał. Ja mówię, to logiczne chyba, nie? A nie muszę nic podpisywać, no. Że mam się zgłosić na komisariat i tak dalej, zgłaszać, no. No i nastąpiło wypuszczenie 3 maja 1983 roku. Opuściłem zakład karny i powróciłem na Śląsk. Zameldowałem się tak na marginesie tylko raz w komisariacie, oświadczając im, że jeżeli chcą, to mi mogą wsadzić, bo człowiek był trochę odważniejszy, już niestety trochę więcej wiedzy, informacji i tak dalej. Więc oświadczając im, że jeżeli nie przyślą mi oficjalnego jakiegoś tam wezwania prawnego jako świadek czy oskarżony, to niech nie liczą na to, że ja się będę tu stawiał. Nie mam to nigdzie napisane, nie mam to w wyroku, nie mam nic, proszę bardzo. W związku z tym, jak coś, to oficjalnie to ma być, a nie tego. I potem przychodził przy wezwania, ale ani razu się nie stawiłem. Jedynie tylko była taka inwigilacja, jak był wizyta papieża. To wtedy była taka potężniejsza. I to czuć było, że człowiek jest śledzony.